Czy młodzież wie, że smartfon, pornografia, gry, media społecznościowe ich zniewalają? I odpowiedź jest tak, oni zdają sobie z tego sprawę. Bo to wychodzi z, chociażby z rozmów. My prowadzimy rzeczywiście takie warsztaty prawo jazdy smartfonem w szkołach, w grupach po jednej klasie. My wtedy bardzo ściśle z nimi współpracujemy i słuchamy tego, co mają do powiedzenia. I generalnie oni mają świadomość, że to ich zniewala. Tylko tyle, że możemy ich generalnie podzielić na dwie grupy. Jedna, która ma świadomość, że to jest zniewalające i się z tym nie godzi. I druga, która ponieważ już odczuwa uzależnienie, stara się temu zaprzeczyć, że to jest nieprawda, w ogóle to nie ten, to, że ja jestem niewyspany, nie potrafię się skupić, to nie ma żadnego związku z tym, że gram do czwartej nad ranem w grę. Nie, to jest wymysł dorosłych, to bzdura, nie? Ja czuję inaczej.